Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj trafiło do nas Volvo. Volvo w bagażniku zbiera się woda, jak auto stoi. Były jakieś ostatnie obfite deszcze, mniej obfite, bardziej obfite i za każdym razem właściciel tutaj miał bardzo dużo wody w bagażniku. Jest to świeży zakup samochodu z Polski salon. Tutaj jakaś delikatna szkoda z tyłu była. Myślałem, że tutaj wina gdzieś leży przy lampach. Zdemontowaliśmy lampę, oglądaliśmy te uszczelki, wyglądało to nieźle. Jeszcze miałem taką opcję, bo jak są często szkody, to tutaj woda wpływa przez te tak zwane odpowietrzniki do środka. Natomiast tutaj ta uszczelka ładnie dolega. Postanowiłem zdemontować zderzak. Tutaj zaślepiłem śrubkę na kołach, żeby nas tutaj nie robiło w konie, jakby coś tutaj się polało. I co? I tak w tytule zabrałem węża ogrodowego. Tutaj sobie jeszcze pokażę Wam. Zdemontowałem tutaj tą listwę, co tutaj przychodzi. To jest ta listwa. Dlaczego szukałem w tym obrębie? Bo widziałem, że tu jakaś naprawa była, bo popatrzcie się. Tutaj są niefabryczne te taśmy, bo nikt nie zabezpiecza takimi taśmami. Nikt nie zabezpiecza takimi taśmami. Tutaj widać jakieś po pastach polerskich, widzicie białe ślady. I myślałem, że w tym obrębie będę szukał problemu. Natomiast co zrobiłem? Wziąłem, zamknąłem klapę bagażnika. Najzwyczajniejszego węża ogrodowego i symulowałem tutaj opady deszczu. Nie dawałem jakimś jednym dużym strumieniem, tylko takim jak zazwyczaj deszcz pada. Lałem tutaj po tym tylnym obrębie auta przez jakiś czas. Nie wlewamy też tutaj nigdy tak na siłę, bo to nie jest naturalne wejście wody ani tutaj do lamp. Tylko tak jak deszcz pada, tak sobie polewamy te wszystkie elementy. I co? Po otwarciu tutaj sobie jeszcze, zanim zacząłem lać tutaj wodą, tutaj sobie jeszcze odsłoniłem tylnią kanapę, lampkę i patrzyłem, gdzie ta woda, czy gdzieś cieknie. No i faktycznie wyciek zauważony. Otworzymy klapę i popatrzcie się. Woda zbiera się tutaj i woda zbiera się tutaj, czyli wyciek jest gdzieś tutaj spod uszczelki, widzicie? Tutaj się to wszystko zbiera, po czym o, ta kropla leci tutaj. Jak była ta jeszcze plastikowa maskownica, to po tej maskownicy skapywało tutaj dalej. Także tutaj tą strugą, widzicie, tam szło. O, tutaj nam się już wody trochę nazbierało. Będzie ta teraz. Wody nam się nazbierało. Tutaj widzicie, właściwie sobie już nawet zostawił takie te szmatki. I lejąc, nie wiem, może 4 minuty, 3 minuty, pełno już tutaj nam się nazbierało tej wody. Także teraz muszę zobaczyć, dlaczego ta uszczelka w tym miejscu przepuszcza. Widzicie, tutaj coś było czymś smarowane. Jest bardzo dużo takiego, o, widzicie? Nie wiem, co to nawet jest. Czy smar, czy jakiś silikon, nie wiem. O, wszędzie to tutaj jest. O, i popatrzcie. Tu też jest wilgotne, się świeci. Wyczyszczę na razie tą uszczelkę. Jeszcze co mi przychodzi na myśl, to podreguluję może troszkę ten zamek, żeby on bardziej dociągał. Także ja biorę się tutaj do czyszczenia tego, do naprawy i zaraz Wam powiem, czy to wszystko pomogło. Popatrzcie, się zdemontowałem. Zacząłem tutaj czyścić, bo pełno błota tutaj jest pod uszczelką. Tutaj naokoło tej uszczelki, widzicie, tutaj już wyczyściłem. Tutaj też, tutaj też, tutaj jeszcze muszę doczyścić, bo widzicie, co tu jest. Pełno, o, błota. No ale czy to jest, z tym problem leży, tego nie wiem. Tutaj wewnątrz tej uszczelki też jest pełno, nie wiem, czy to jest fabrycznie, czy niefabrycznie, takiego jakiegoś smaru, nie wiem, co to jest. I tutaj jak patrzę, nie wiem, bo nie jestem blacharzem, ale jak patrzę tutaj sobie, tak, to akurat tutaj w tym miejscu, gdzie ta woda ciekła, to jakby ten rancik był przykrzywiony. Nie wiem, czy to widać w kamerze, czy nie widać. O, tutaj tak, gdzie wypukłe.
No nic, ja tutaj wyczyszczę przede wszystkim tą uszczelkę. Spróbuję delikatnie podprostować ten rant. No i założymy i zobaczymy, ale widać tutaj problem był, bo akurat w tym miejscu, gdzie po tej stronie co podciekało, to popatrzcie, tutaj się pojawia korozja, widzicie? Tu i tutaj, a po drugiej stronie tej korozji w ogóle nie ma. Jak przejedziemy, widzicie, o tej korozji, jak przejedziemy w tą stronę, gdzie tutaj nie ciekło, tutaj tej korozji w ogóle nie ma. Także tutaj woda musiała siedzieć, tutaj, tutaj i tutaj. No nic, ja biorę się za czyszczenie tutaj tego gniazda, tej uszczelki wewnątrz. Wodę już tutaj wstępnie wytarłem, tutaj i tutaj, jeszcze troszkę tam szmatką, bo poprawiamy. Zrobimy próby, jeżeli będzie dobrze, no to montujemy i oddajemy samochód właścicielowi. Jak widzicie się tutaj wewnątrz auta, niech pan jeszcze leje, niech pan jeszcze leje chwilę. Pan Jasiek polewa tutaj wodą, tak ja to wcześniej robiłem, lejemy już chwilę. Na chwilę obecną jest wszędzie sucho, wyczyściliśmy uszczelkę od wewnątrz, poprzesuwaliśmy ją deczko na bok. Na chwilę obecną nie widać żadnego tutaj wycieku, więc mam nadzieję, że problem został zażegnany. Co mi teraz zostało? Złożyć środek, złożyć lampy, zderzak zamontować, pozostałości tej wody tutaj dokładnie wytrzeć i oddać auto klientowi. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiam. Cześć. Otworzy mi pan drzwi? Ludzie czekają, a ty siedzisz w bagażniku i gadasz przez telefon. Co? Ludzie na ciebie czekają. Kto czeka? Siedzisz w bagażniku, no wszyscy. W saunie!